Cześć, witajcie, ja jestem Nexo i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Na samym wstępie chcę wam przypomnieć o moim Instagramie Nexo przez 3U. Pierwszy link w opisie, wpadajcie. Oraz zostawcie łapkę w górę dla zasięgu. Także co, ja już się przedłużam i zapraszam was do oglądania. Nagranie pochodzi z kanału Sarah Barański. Kobieta pracuje na nocnej zmianie w firmie sprzątającej. Mówi, że regularnie napotyka paranormalne rzeczy, ale nikt jej nie wierzy. Więc postanowiła nagrać całą nocną zmianę. Włączyła wszystkie światła w budynku i prowadziła transmisję na żywo na Snapchacie. Nagrała kilka interesujących rzeczy, takich jak niewyjaśnione dźwięki. Drzwi, które same się otworzyły, albo rzeczy, które same lądowały na ziemi. Ale najbardziej przerażającą rzeczą była postać, która wychylała się zza drzwi pokoju. Jest ona półprzeźroczysta. Jak kobieta obróciła kamerę, duch natychmiast się schował. Potem wyłączyła transmisję i opuściła budynek. Jak myślisz, czy jest to fake, czy prawda? Daj znać w komentarzu. Right. Oh, I just need something room, so I'll just go about my stairs. There's the horrible mirror. What the hell was that? Have I to really go up there? Oh! What? God! You can't scare me, you bastard. I'm coming. Sorry for swearing, people. Somebody's just moved about. Oh. I'm all right. Oh God, I'm having a heart attack. Okay, Emma, I'm sorry. I'll just show you around in here. Can you, what? Hello? Hello? I've just heard somebody on the stairs. Okay, that is it. I've shut door. You know, Chris, this is what we hear all the time, but when we're in house and we're talking, we're taking a notice of it. But, does anybody want me to ask anything? Are you sure you heard breathing sounds? Are you sure it's not me, Chris? Attic's still locked up, so I know I'm safe there. Christ. Historia Sylwii Likens była jedną z najbardziej tragicznych historii w latach 60. Miała miejsce w Indianapolis w Indianie. Nie zagłębiając się w szczegóły, Sylwię spotkał tragiczny los. Jej rodzice, będący pracownikami parków rozrywki, zostawili Likens i jej siostrę Jenny pod opieką rodziny Baniszewskich w zamian za $20 tygodniowo. Opiekunka wraz z dwojgiem swoich dzieci, Paulem i Johnem, oraz dwoje nastolatków z okolicy, Coy Hubbard i Richard Hobbs, zostali oskarżeni i skazani za to, co jej zrobili. Sam akt w rozprawie sądowej przeciwko Gertrude został opisany przez prokuratora jako najbardziej straszliwa zbrodnia, jaką kiedykolwiek popełniono w stanie Indiana. Carlos Coy 135 wrzucił film, gdzie przejeżdża obok miejsca, gdzie Sylwia spotkał jej tragiczny los. Nie nagrali nic strasznego, ale to tylko na pierwszy rzut oka. Dom jest pusty, ale gdy w jednym z oknie firana odsuwa się od okna, tak jakby ktoś się ciągnął. Lecz to nie wszystko, gdy chodzą dookoła domu.
W oknie tym razem od strony wejściowej widać tajemniczy biały cień, który szybko ucieka z widoku. Na koniec podchodzą od strony wejścia do piwnicy i rejestrują coś bardzo strasznego. Jak dobrze się wsłuchasz, tu usłyszysz krzyk wołania o pomoc. Jak myślisz, czy ten dom jest nawiedzony przez jej duszę, czy po prostu jest ustawione? Daj znać w komentarzu. What was the basement? Like, where did it... This is the basement where... Dude, I fucked. There's a fish at the stairs. I think that's a fish. I swear to God. That's what it's... Minger Hotel został zbudowany w San Antonio w Teksasie i jest uważany za jeden z najbardziej nawiedzonych hoteli w Stanach. Jeden z gości hotelu zauważa i nawet czuje, jakby ktoś przechodził obok niego w głównym korytarzu. Rodzina Gomez zwiedzała San Antonio i po prostu chciała sprawdzić, czy faktycznie jest coś nie tak z tym miejscem. Słyszeli od znajomych i lokalnych mieszkańców historię budynku, ale i tak chcieli to sprawdzić na własnej skórze. Na ich kanale Vevo MTZ pojawił się film z hotelu, gdzie jeden z członków rodziny znajduje się na parterze i kameruje cały wystrój budynku. Ale gdy puści się nagranie w zwolnionym tempie, widać, jak jakiś cień obserwuje ich z drugiego piętra, a następnie się chowa. Później wrócili do pokoju, obejrzeli nagranie i byli przerażeni, co faktycznie udało im się zarejestrować. Od tamtego czasu zaczęli mieć problemy ze swoim psem, Nalą, która czuła kogoś obecność. Jak myślisz, co to mogło być? Nala, what's wrong? ¿Qué tienes? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué miras? What happened? Uy. What is it? En el nombre de Cristo, Jesús, Dios Padre. En el nombre de Cristo, yo fuera de todo demonio, Señor. Użytkownik Reddita Junior Seas twierdzi, że odczuwa jakąś postać w nowym domu. On, jego żona i jego syn zaczęli lunatykować i światła w budynku zaczęły migać bez powodu. Jednej późnej nocy, kiedy spali, ich kamera zarejestrowała ich psa, Macy, którą coś zaczęło ciągnąć do tyłu. Właściciel mówi, że ich pies nie jest agresywny i raczej woli leżeć w jednym miejscu przez cały dzień. Także to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli tutaj wytrwałeś lub wytrwałaś, jestem z ciebie bardzo dumny, pamiętajcie, możecie strzelić łapkę w górę dla zasięgu oraz wbić na mojego Instagrama za każdego followa pod moim profilem, odwdzięczam się lajkiem pod waszym najnowszym zdjęciem, także co, ja już nie przedłużam, nie zapieram wam poranka, popołudnia czy też wieczoru, trzymajcie się, na razie, cześć.